Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Każde rozstanie jest smutne. Smutek ten jest wyrazem tęsknoty, a tęsknota wyrazem miłości. Uczniowie kochają Pana, dlatego wiadomość o Jego odejściu z tego świata słusznie napawa ich smutkiem. Czym bardziej kochamy, tym smutek jest większy. Ale Jezus chce dziś napełnić nasze serca radością wynikającą z nadziei, która z kolei jest wynikiem Jego obietnicy. Obietnicy udzielenia Ducha Świętego. Duch Chrystusa jest obecny w Kościele i w świecie. Bóg nie utracił swojej pieczy nad Kościołem i światem, chociaż czasem możemy mieć odmienne wrażenie. On dalej jest obecny i działa z wielką mocą. Rolą Ducha Świętego jest przypominanie o prawdzie, budzenie przekonania o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Czyli innymi słowy, Duch Święty prowadzi nas drogami wolności. Temu ma służyć przekonanie zarówno o grzechu, sprawiedliwości, jak i o sądzie. Świat i my razem z nim lubimy zapominać o tych trzech rzeczywistościach, jednak tak bardzo nieodłącznych od naszego ziemskiego życia. Grzech wiąże się z niewiarą w Chrystusa. Niewiara w Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest największym grzechem ludzkości. Potrzeba nam Parakleta, abyśmy przezwyciężyli ten grzech. Najpierw w nas samych, a potem i w całym świecie.